ekonomicznie, to my się będziemy podnosili jeszcze z 2 lata. Odbierając Norwegię po tych 30 kilku latach, to mówię, że to się zmienił kraj diamentarzy. Zaproszono Jugosłowian i Pakistańczyków do siebie, żeby pomagać im pracować. Skończył się ten czas koniunktury i było coś takiego, że no dobra, to was już nie potrzebujemy. Teraz jest druga, trzecia fala już, może pokolenie emigrantów, którzy się nie potrafią znaleźć i to w szczególności widać w Oslo i w tych dużych miastach, gdzie powstają gangi młodocianych przestępców pochodzenia. Może dobrze, powiedzmy, są urodzeni tutaj, wychowani tutaj, ale pochodzenie, korzenie mają gdzieś indziej, którzy nie potrafią się znaleźć, już się czują Norwegami. Chcą być jako Norwegowie postrzegani, a są ciągle postrzegani przez część społeczeństwa jako obcy. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj mam bardzo ciekawego gościa, którym będzie Jarosław Soboń, który w roku 1984 wyjechał do Norwegii. Musiał wyjechać, ponieważ w Polsce był skazany i więziony. Był aktywnym działaczem Solidarności. Dostał paszport w jedną stronę bez możliwości powrotu do Polski. Osiadł w Stavanger, w którym to prowadzi swoją firmę. Równocześnie jest aktywnym działaczem i członkiem norweskiej partii konserwatywnej Høyre. Witam Cię bardzo serdecznie. Witam Ciebie, witam wszystkich. Bardzo się cieszę, że będziemy rozmawiać, bo Twoja historia jest w Norwegii i długa, a ta przed Norwegią, w Norwegii na pewno również jest bardzo ciekawa, tym bardziej cieszę się, że będziemy rozmawiać. Ale zacznijmy od pytania takiego standardowego na ten czas, który mamy. Powiedz mi, jak żyjesz, jak przeżyłeś i jak wygląda Twój czas w czasie korony? Jak wygląda Twoje życie? Czyli co się zmieniło? Jak to wyglądało? Znaczy w czasie korony troszeczkę trudno, bo moje życie się zmieniło diametralnie. Moje wyjazdy do Polski, odwiedziny do rodziny, po wyjazdy za towarem zostały zatrzymane. Stało ograniczoną próba poruszania się, przemieszczania się. To zostało ograniczone, a poza tym nic więcej. No czyli zdecydowanie dużo się zmieniło, duży to miało wpływ. Mówisz, że jeździsz po towar do Polski, czyli jesteś też biznesmenem, właścicielem firmy, tak? Tak, ja prowadzę firmę budowlaną i firmę importującą materiały budowlane. A powiedz właśnie, jak ten czas korony wpłynął na ten sektor, na twoją branżę? Znaczy, na początku był straszny zastój, było po prostu całkowite wygłuszenie rynku, ale powiedzmy po 2-1,5 miesiącach ludzie zaczęli zauważyć to, że my niestety możemy pracować, my musimy pracować. I niespodziewany stało tak, jak ktoś powiedział, otworzono kran zamówień przez prywatnych ludzi, którzy próbowali utrzymać te wszystkie firmy w działalności. No. Czyli... Ja miałem takie, czyli że był zastój. Ale dosyć, tak, w dosyć szybkim czasie to minęło, nie? Gorzej było z firmami usługowymi typowo dla mieszkańców. A powiedz, jakie są Twoje perspektywy, czy Twoje przewidywania, tak jak rozmawiasz z innymi prowadzącymi działalność, jak ta korona, co nas czeka? Czy to już wraca do normy, czy ta norma to już będzie zupełnie inna norma niż ta przez czasem pandemii? Znaczy, my w naszych poruszanych tematach to mówimy po prostu tak, że ekonomicznie to my się będziemy podnosili jeszcze z 2 lata. I to wróci do normy. Jest taki, w większości społeczeństwa jest taki zastój, obawa, co to będzie, czy ja się nie zarażę. Ludzie może nie boją się panicznie, ale wolą dmuchać na zimne. Ja sam uważam, że na pewno to się odbija jakimiś konsekwencjami na całym społeczeństwie, na niektórych branżach, w szczególności hotelarskiej, turystycznej, gastronomicznej. Na branży budowlanej raczej nie. Branża olejowa strasznie odcierpiała i na pewno w tym roku się nie da rady podnieść na stary ten. No ale powoli widać sygnał, że to się już rusza. No ale jest ten taki obawa, że to nie powróci. A jak oceniasz pomoc państwa norweskiego dla przedsiębiorców? Znaczy, ja uważam, to jest bardzo dużo zrobiono. Uratowano bardzo dużo firm, uratowano dużo bardzo miejsc pracy. Dzięki temu, że Norwegia oszczędza przez tyle lat swoje pieniądze z ropy, wpływy, to było to Norwegii dużo łatwiej. Dużo trudniej było krajom, które nie mają takiego buforu oljefond, jak to być po polsku, funduszu tego emerytalnego z oleju. Tu można by przesunąć, bo
część pieniędzy do gospodarki, to było dosyć duże pieniądze. Wiem, że nie wszystkich to zafascynowało, nie było to wystarczające dla wszystkich, ale pomogło zatrzymać ten kryzys ekonomiczny w Norwegii. W szczególności, że państwo jeszcze ruszyło to, co w szczególności w Stavanger powinno było zauważyć może, nie wiem, jak tam innych, że przyspieszono przydzielanie kontraktów oficjalnych w branży. Czyli według ciebie to pomoc państwa nie była... było to, czego można było się spodziewać i to, co można było zrobić, żeby tą gospodarkę, żeby się nie zatrzymała, żeby ona dalej się rozwijała. To ja tak uważam, że to dano to, co można było. Wiem, że powiem, że nigdy nie będzie dość nóg. Tak, to dość dużo. Wystarczy dla wszystkich. Zawsze ktoś musi na tym ucierpieć. Zresztą premier powiedziała, że musimy dać od siebie jakiś czyn tak samo. Coś od siebie też musimy ofiarować, nie? Ja cię przedstawiłem jako opozycjonistę skazanego i osadzonego. Wjechałeś w 1984 roku. Powiedz, jak ten okres wyglądał w twoim życiu? Jak to wtedy było? Jak wyjechałeś, przyjechałeś do Norwegii? Nie wiem, czy tu miałeś rodzinę, czy jechałeś w ciemno i dlaczego Norwegia? Znaczy, powiedzmy sobie tak, ja nie miałem tu rodziny i częściowo jechałem w ciemno, ale w 80-tych latach po wprowadzeniu stanu wojennego ze Stavanger utworzono tak zwany Polskarz Forenik, ale Honsak Til Elblak, pomoc socjalną do miasta mojego Elblak. I w tym czasie spotkałem kilku Norwegów, jak wyszedłem z więzienia, którzy mi wytłumaczyli, na czym polega Norwegia. Spotkałem pana Tadeusza Wielechowskiego, który tutaj był przewodniczącym Towarzystwa Polsko-Norweskiego, którym wytłumaczył, na czym polega Norwegia, na czym polega pomoc, jak tu się żyje. No, miasto Stavanger to było miasto oleju, to miało własne przyszłości, dlatego wybrałem miasto Norwegię. Czyli na początku, no, można powiedzieć, nie było łatwo, pomoc była socjalna, ale było to osamotnienie. To było nas garstka, było 10-15 Polaków i to wszystko. Z Elbląga z Polski wyjechałeś sam? Tak. W tym czasie później wziąłem ślub z moją pierwszą żoną, ściągnąłem ich po 2 latach pobytu w Norwegii, znaczy państwo norweskie pomogło, no i to panu już było dużo łatwiej. Czyli ty byłeś uchodźcą, uciekłeś z Polski, byłeś uchodźcą politycznym? Ja byłem emigrantem, po prostu w 80-tych latach komuniści zrobili takiego, że dawali dobroczynnie paszporty konsularne wszystkim, którzy chcieli wyjechać opozycjonistom, żeby się pozbyć problemu. Tak. Dostawałeś paszport w jedną stronę, nie można było wrócić do paszportu już. Czyli mówisz, ten czas na początku był trudny i samotny, z tego co mówisz, ale państwo norweskie pomagało takim osobom, które wyjechały z Polski? Znaczy, myśmy byli jechali tak zwane kwoty uciekinierów ONZ-u, gdzie było zagwarantowane pomoc państwa socjalna. To myśmy otrzymali pomoc socjalną na wyżywienie, na ubranie, mieszkanie, naukę języka, to było 120 godzin w tym czasie, no i jakąś tam pomoc w znalezieniu pracy. I to było wszystko. Teraz zajmujesz się budowlanką. Powiedz, czy ty przyjechałeś do Norwegii, gdzie pracowałeś? Jakie to były branże? Czym się zajmowałeś? Czy brałeś to, co było? Czy miałeś jakieś wykształcenie i w tym kierunku szukałeś pracy? Ja jestem wykształcenia technik, mechanik i szukałem pracy w moim zawodzie. Niestety to nie było łatwe. Na porządku nie było łatwe. Pierwsza moja praca była jako pracownik konserwacyjny w sali koncertowej w Stavanger. No takie było, trzeba było coś tam naprawić. Złota rączka. Ja bym to bardziej jako cieś powiedział, bo jak było coś porządniejszego zepsutego, trzeba dzwonić do firmy, żeby ja to zrobiło, bo to wszystko było na gwarancji. To raczej było, no ale to taka złota rączka, że miałem przynieść, podać, zamieść, na coś naprawić, wymienić żarówkę. Jak coś zepsuło, to dzwonić do firmy, żeby przyjechała, zrobiła. I potem zacząłem pracować w branży izolacyjnej. Zmieniłem swoje wykształcenie na komputerowe. I pracowałem jako pracownik działu planowania, potem jako planista, potem jako senior planista na platformach, czy przy budowie platform, rafinerii i tak dalej. Od 1986 roku byłem na wszystkich tych platformach i rafineriach, które były budowane. Do 2003 roku.
Potem zacząłem swoją własną działalność jako firma importująca, jako firma budująca. I od tego czasu, kiedy zacząłeś tą działalność, cały czas prowadzisz swoją firmę. Tak. Powiedz, jak Norwegia, nie wiem, czy to pytanie nie jest zbyt ogólne, ale jak Norwegia zmieniła się od tego czasu, kiedy ty wyjechałeś? Bo Polaków w tym okresie było mało, teraz tych Polaków jest zdecydowanie więcej. Jakie zmiany zaszły? Czy zaszły w ogóle zmiany? Czy ta Norwegia jest... niewiele się zmieniła od tego okresu? A czy Norwegia... odbierając Norwegię po tych 30 kilku latach, to mówię, że to się zmienił kraj diametralnie. On się może... Norwegowie są narodem takim trochę bardziej konserwatywnym, bojącym się, może nie bojącym się, bądź sceptycznym do kontaktu z zewnętrznością. Bo to był naród odizolowany, wszyscy mieszkali w swoich wsiach, w swoich tam dolinach, spotykali się rzadko z sąsiadami, a to był nawet taki był sceptycznie podchodzący do sąsiadów. Chociaż wszystkim to się zawsze wierzyło, się wierzy, chyba że człowiek się sparzy na tym, nie? To mi się bardzo podoba ta cecha Norwegów, że wszystkim się wierzy, że wszyscy są uczciwi. A dzisiaj są Norwegowie bardziej sceptycznie podchodzący do tego, co jest. Znaczy jest dużo wprowadzenia innowacyjności z Europy, dużo zwyczajów. Na przykład w Norwegii, jak przyjechałem, nie było prawie żadnych kawiarni. Była jakaś tam cukiernia, gdzie można było się kawić. Wieczorami nie było gdzie wyjść, bo nie było kawiarni, bo nie było zwyczajów. Także o godzinie 16 miasto wymierało. W czwartek był to dzień handlowy, ale cały tydzień, godzina 16 zamykano miasto, wymarło miasto. Także tu się zmienia dosyć dużo, bo teraz są otwarte sklepy, są, jest gdzie wyjść, jest dosyć więcej tych kawiarni, jest no, na pewno bardziej otwarta z tego, dużo więcej Norwegowie podróżują niż kiedyś. A społecznie to uważam, że Norwegowie więcej widzą pozytywnych cechów u przyjezdnych, niż widzieli to dawniej. Więcej pozytywów widzą niż wcześniej. Tak, że ten proces integracji i uchodźców postępuje w inny sposób. Nawet w 70-tych latach, bo brakowało mi ludzi do pracy, to znaczy to im może zaproszono Jugosłowian i Pakistańczyków do siebie, żeby pomagali pracować. Skończył się ten czas koniunktury i było coś takiego, że no dobra, to was już nie potrzebujemy, nie? No bo zrobiliście swoje, my już mamy teraz, nie potrzebujemy, mamy tyle miejsc pracy i proszę wyjeżdżać. Ale wtedy właśnie się obróciły i związki zawodowe i pracodawcy, no zaraz, jak potrzebowaliśmy, tośmy ich ściągali, teraz mamy ich wyrzucać stąd, ludzie pokupowali domy i tak dalej. Dziś tego problemu już nie ma. Chociaż było w 2008 roku, jak był pierwszy, zaczął się kryzys finansowy w Norwegii, że zaczęto przebąkiwać, że ci wszyscy emigracja zarobkowa z Europy, z EU powinna wyjechać, bo nie potrzeba, nie? No wtedy się Zoski powiedział chwileczkę. Przyjechali, pracowali, teraz są bezrobotni, mają prawo do bezrobocia. Tak długo, więc dziś, po tych latach już tego nie ma. Już tego się nie widzi, że naturalny proces jest, że skoro ktoś przyjechał, nawet próbuje się, jak są ludzie dłużej bezrobotni, co sam zauważam u niektórych znajomych, ofiara jakieś kursy, próbować ich przekształcić na inny zawód, żeby jednak nie opuszczali Norwegii. Czyli chociaż nie dla wszystkich to tak złoto wygląda. Ja nie chcę analizować, że dla wszystkich to jednakowo wygląda. Po prostu to jest taki proces, który zachodzi powoli. Ja go czuję, a większość ludzi może niecierpliwych nie potrafi tego odczuć od sobie. Czyli z tego, co mówisz, Norwegowie przez te lata od twojego przyjazdu stali się bardziej otwarci, bo mówisz, nie było kawiarni, teraz te kawiarnie są. Siedzieli w domach Norwegowie, nie byli obyci z innymi nacjami, z innymi narodowościami. Teraz są bardziej jakby otwarci i bardziej gościnni. Coś takiego, taki wniosek można wysnuć? Znaczy, może tak, powiedzmy sobie tak, że są bardziej otwarci na innych ludzi, ale czy są bardziej gościnni? Powiedzmy sobie tak, z natłokiem emigracji to staje się, powiedzmy, jeżeli dochodzi jakiegoś pewnego pułapu, to niektórzy uważają, że to jest pułap, powiedzmy, gdzie 15% społeczeństwa, jak jest cudzoziemców, to się robi odwrotny efekt. To przeszło w Norwegii kilka takich, już przeszło takich fal, że było za dużo emigracji, powstawały te ruchy takie, jak to powiedzieć, prawicowe, nacjonalistyczne, radykalne, że po prostu dobra, my już nie chcemy was więcej, my już chcemy mieć spokój. Jeżeli za to są
Teraz jest druga, trzecia fala już, może pokolenie emigrantów, którzy się nie potrafią znaleźć i to w szczególności widać w Oslo i w tych dużych miastach, gdzie powstają gangi młodocianych przestępców pochodzenia. Może dobrze, powiedzmy są urodzeni tutaj, wychowani tutaj, ale pochodzenie, korzenie mają gdzieś indziej, którzy nie potrafią się znaleźć, już się czują Norwegami, chcą być jako Norwegowie postrzegani, a są ciągle postrzegani przez część społeczeństwa jako obcy. I oni mają problem z asymilacją. I to jest coś, co często mówimy w naszej partii, my ciągle o tym wspominamy, co zrobić, żeby integrować i asymilować większe społeczeństwo do nas, nie? Żeby nie było tych, powiedzmy, greckich stanów, że są getta, gdzie tam nikt nie ma wstępu, każde społeczeństwo żyje sobą, a Szwedzi żyją swoim własnym życiem. Mhm. Czyli według ciebie, według twojej partii, bo właśnie wspominałem, że jesteś członkiem partii Hyre, ten problem to nie jest problem samych ludzi, którzy są jakby, chcą być odcięci, tak, od społeczeństwa norweskiego, tylko to jest jakby problem całego społeczeństwa, które nie akceptuje tych ludzi i trzyma ich jakby, nie chce ich wpuścić do siebie, dobrze to rozumiem? To nie jest takie, całe czarno-białe, bo to jest część społeczeństwa, która jest bardzo otwarta, pomaga, bez względu na to, jak to są ludzie, część społeczeństwa, która chce powiedzieć Norwegia tylko dla Norwegów, albo dobra, przychodźcy są dobrze, póki pracują, póki stworzą, jeżeli nie pracują, to się wynoście. To nie jest taki, to jest problem złożony. Po prostu dosyć dużo zrobiono w czasie ostatnich 6 lat do integracji, bo zmieniono sposoby integrowania wszystkich przybywających, że skoro dobra, chcesz być między nami, no to nauczy się języka. Chcesz być między nami, chcesz ciągnąć swoją rodzinę, to zacznij pracować sam dla siebie, bo w momencie nie będziemy utrzymywali całe życie. Także ten proces trudniejszy robi się, ale jest bardziej sprawiedliwy, jest bardziej pokazany, że jeżeli ktoś chce być, no to my ci pomożemy. Jeżeli ktoś przyjeżdża tylko, żeby wykorzystać system, no to niestety my się nie damy. I to jest problem, który my cały czas próbujemy jakoś rozwiązać w sposób taki, żeby to nie przychodziło zbyt gwałtownie. Żeby ani społeczeństwo norweskie tego nie przychodziło gwałtownie, ani emigranci, którzy tu są, też nie odczuwali tego, że są odpychani, są przestawiani na boczny tor. A właśnie, jakbyś mógł przybliżyć główne postulaty waszego programu, jak wspomniałeś o pracy nad przyjęciem obcych w sensie nie rodowitych Norwegów jakby w społeczeństwo, ale jakie są główne założenia waszego programu? Na czym się skupiacie? Nasza partia ma po pierwsze tak, że jest miejsce dla każdego. Każdy może mieć swoje, że stawiajmy na jednostkę, która by się rozwijała. Że nie jest tak, jak powiedzmy w innych partiach, że liczy się grupa czy społeczeństwo, a jednostka jest nie brana pod uwagę. My bierzemy pod uwagę jednostkę, że każdemu dajemy szansę. To jest jedna z najważniejszych dyrektyw naszych, że wszyscy muszą mieć tą samą szansę. Wszyscy mogą wybrać. A samo chodzi o służbę zdrowia, że dobra, czy to będzie prywatna, czy będzie państwowa, każdy ma prawo wybrać. Nie tylko bogaty, żeby wziął sobie prywatną do lekarza, ale każdy może pójść, a system norweski będzie płacił za to. Nieważne, czy to jest prywatny, czy to jest państwowy lekarz. Jest to asymilacja, próba, jest to tak zwanym podejściem zatrudnianie ludzi z dziurami w CV. Nie wiem, jak to jest takie, ktoś to miał przerwę w pracy 5-10 lat, był chory, ma niepełne wykształcenie, że tych ludzi instytucje państwowe i komunalne zatrudniają w pierwszej kolejności. Jeżeli mają połowę tego, co potrzeba, to się zatrudnia w pierwszej kolejności, żeby oni mogli prędzej wejść w te normalne tryby społeczeństwa. Duży stop stawia się na przemysł, na rozwój przemysłu, nowe gałęzie przemysłu. Wiadomo, że ropa się skończy kiedyś i niektórzy mówią za 50 lat, niektórzy mówią za 30 lat. MDG mówi, że najchętniej to już jutro. Próba stworzenia nowego gałęzi przemysłu to nie jest takie wcale proste,
ale stawia się na IT, na IKT w Norwegii, stawia się na AI. Nikt nie wie, tak na przykład, że przemysł norweski komputerowy czy informatyczny eksportuje na 135 miliardów koron rocznie. To jest czysty zysk dla państwa. Staramy się też stworzyć nowy przemysł zielony, tak zwany, protegujący, rozwijający ochronę środowiska, dbający o ochronę środowiska. To jest bardzo ważne w naszym programie, że środowisko jest najważniejsze. Musimy stawić po nas potomnym takie same środowisko, albo jeszcze czyściejsze, niż my otrzymali. Nauka, służba zdrowia, że szkoła musi być tak zwanej pierwszej pomocy, że pomoc uczniom już musi być jak najszybciej dana. Nie, że jak już potem zobaczy, że są problemy, tylko trzeba wyłapywać w fazie przedszkola, pierwszych klas, że ktoś ma problemy z czymś, żeby mógł pomóc tą drogę oświaty przejść jak najłatwiej. O służbie zdrowia powiedziałem, że rozwinięcie prywatnego i państwowej służby zdrowia na równo, na jednakowych prawach, żeby to było dostępne dla wszystkich. Mhm. I to są główne postulaty waszego programu, to co chcecie wprowadzić, tak. Na czym się skupiacie. A powiedz, czy w norweskiej polityce jest dużo Polaków? Jak to wygląda? No, na ilość zamieszkałych Polaków to jest bardzo mało. A z czego to wygląda? Z czego to wynika, twoim zdaniem? Znaczy, myśmy nie próbowali, bo jak są wybory, to my próbujemy dotrzeć do jak najszerszej grupy społeczeństwa. Grupa Polaków to jest ponad 100 tysięcy obywateli, z tego powiedzmy w lokalnych wyborach może wziąć około 60 tysięcy, którzy mieszkają ponad 3 lata w Norwegii. Ale społeczeństwo polskie jest zamknięte przed tą polityką, więc trzyma się z dala od siebie. Każdy do większości przyjeżdża po to, żeby zarobić. Ja mówię, nie, przyjeżdżają też po to, ale ludzie nie chcą się angażować w politykę, nie rozumieją, że musimy mieć kogoś swojego w władzach gminy, w Stortingu, który będzie miał problemy. No dobrze, nie może pomoże, ale pomoże nam znaleźć odpowiednie miejsce, gdzie mamy się zgłosić z moimi problemami. Myślisz, że to, że nie myślą o tym, to wynika z tego, że każdy patrzy tylko na swój interes i czy nie wierzy w to, że ktoś u góry może mu pomóc? Ktoś może się skupić? Raczej uważam, że większość patrzy tylko na swój interes. Mhm. Druga większość uważa, że ja się nie będę mieszał, bo to nie moja sprawa. Znam takich dosyć dużo społeczeństw, słuchaj, polityka mnie nie interesuje, ja to przyjechałem zarobić pieniądze, powinienem tu mieszkać, czy tak dalej, nie? Ja zawsze uważam, że jeżeli w 81 roku, jak prowadziłem rozmowy ze studentami, którzy też mówili, że oni są jeszcze do polityki, była taka fajna anegdotka o pustelniku, który powiedział, że on się nie mieszał do polityki, wyprawił się do lasu, postawił sobie szałas, mieszkał sobie kilka lat, no i któregoś lasu przyjeżdża maszyna, trzeba mu ścinać wszystkie drzewa. No bo jakiś polityk postanowił, że wtedy będzie szła autostrada. Więc jeżeli my nie mieszamy się do polityki, to polityka się pomiesza w nasze życie. Tylko tego nie można rozdzielić. Trzeba brać odpowiedzialność za to, co jest, trzeba wybierać ludzi, trzeba kierować, wiedzieć, co się chce zmienić w swoim życiu dookoła siebie. Że nie gwałtownie przyjdzie jakaś partia, która zmieni nam środowisko i powie, że teraz to będzie tak, bo my tak chcemy, nie? No a ty, skoro nie głosowałeś, to musisz się na to zgodzić. A czy widać zmiany, bo ty już w politykę jesteś zaangażowany jakiś czas, czy widać zmiany, że więcej Polaków jakby się garnie do polityki, czy to nic się nie zmienia zupełnie? Znaczy do polityki to raczej nie zauważyłem, chociaż jest. Robiłem taką sprawdzenie, ilu jest Polaków w Hejle, to znalazłem w każdym mieście większe razem jednego, dwóch, trzech przedstawicieli. Stavanger jest tylko ja. W Sandnes nie ma nikogo, w Oslo wiem, że jest czterech Polaków w Hejle. W Kristiansand Bergen znam też osobiście, to są pojedyncze osoby, nie? Ale to, co zauważyłem w czasie rozmowy z Polakami, dużo Polaków nie rozumie, czym jest polityka, a czym to jest wytłumaczenie, że ludzie jednak się zaczęli angażować. Dobra, ja pójdę na wybory, wybiorę, niech będzie jakiś nasz rodak w władzach komuny, czy niech będzie jakiś nasz rodak w Sejmie, czy w Stortingu. To znaczy, coraz więcej rodaków zaczyna się angażować w to, żeby mieć swojego przedstawiciela, do którego może pójść z swoimi problemami, który pomoże mu wyjść z problemów. Mhm.
Paradoksalnie, bo mówisz, że to zaangażowanie Polaków w Norwegii, w norweską politykę nie jest w stosunku do ilości, liczby Polaków jest niewielkie, ale w ostatnich wyborach liczba głosujących Polaków w polskich wyborach była z kolei rekordowa. Czy to też może wieścić zmianę, że właśnie w norweskie sprawy będzie się więcej Polaków będzie się interesowało, czy to po prostu wynika z tej polaryzacji u nas w Polsce? Znaczy, ja mam nadzieję, że więcej Polaków będzie się interesować polityką norweską, bo to jesteśmy, dobrze, to jest nasz drugi dom, ale my tu mieszkamy, te sprawy codzienne obchodzą nas na co dzień, no, problemy codzienne to są problemy, że na co dzień. Polaryzacja w Polsce też wpłynęła na to, że dosyć dużo osób powiedziało dość jest dość. I poszli na wybory. Nie było lepszej informacji na mnie, że taka ilość Polaków brała udział w wyborach, emigrantów. To jest naprawdę coś miłego, że nareszcie trzeba się budzić i brać los w swoje ręce. Że nie oddajemy tego dobra, niech ktoś inny postanawia, a ja potem będę narzekał, że to nie jest tak, jak ja chciałem mieć. Że my jednak nasze siła trzeba budzić, może to, że my musimy sami decydować o tym, co będzie naszą przyszłością. Jesteś politykiem i jest Norwegia, nieważne jakie rządy, jaka partia rządzi w Norwegii, ale ta polityka, ten trzon norweskiej polityki wewnętrznej i zewnętrznej nie zmienia się, nie ma jakichś radykalnych zmian. Jeżeli jest jakieś założenie, to potem jest przez wiele lat w Norwegii wprowadzone. Tutaj najbliższy przykład nasz polski, no nie do końca to tak działa. Jeżeli rządzą jedni, to ciągną w jedną, jeżeli rządzą drudzy, to zmieniają te zmiany wprowadzone przez tych wcześniejszych, czasami radykalne. Z czego wynika to, że ta norweska polityka, niezależnie jaka opcja rządzi, ona jest zbliżona i ten norweski interes i z prawej, i z lewej strony jest podobny? Powiedzmy, że zrozumieć politykę norweską, to trzeba by najpierw zrozumieć Norwegów. Trzeba by popatrzeć od czasów, jak pływali na Wikingi, że najważniejszym w społeczeństwie norweskim był człowiek, że wszyscy są równi. I to jest od tych starych czasów, że może no, nie gnali króla, to króla to się wybierało z ludu. To dzisiejsze mamy, że dzisiejsza królowa to jest kobieta z ludu. Następca ma żonę, która też jest dziewczyną z ludu, nie jest żadna tam z rodzin hrabiowskich czy królewskich. Że ludzie są wszyscy sobie równi. Jest tylko sposób osiągnięcia do samego celu, że zarówno partia pracy, jak i partia Heir, czy Arbeitspartiet Heir, to dwa obozy, oni mają ten sam cel. Dobro społeczeństwa, dobro jednostki, tylko że w Arbeitspartiet jest tak, że jest najważniejsze społeczeństwo, jednostka musi być podporządkowana, bo my uważamy w Heirze, że najważniejsza jest jednostka, społeczeństwo musi pomóc jednostce. A że ta polityka się zmienia, ona się zmienia. Bo może tak nie widać tego radykalnie, ale to jest kwestia tego, że jest poszanowanie prawa, że to jest wprowadzone przez poprzedników i jest dobrym czymś. Bo to się zostawia, to się po prostu dopracowuje do lepszych struktur i to działa. Ostatnio było widać w czasie kampanii wyborczej, jak pani premier Erna powiedziała Sterę do szefa AP, że no to ja wiem, że się prowadzili te przepisy w służbie zdrowia, a my je tylko dopracowujemy, bo to są idealne przepisy, jakie nam pomagają. No to jest cały problem w polityce, znaczy nie może nie problem, cały plus polityki norweskiej polega na tym, że się nie próbuje znaleźć błędów przeciwnika. Że jest już powiedziane od wielu lat, że my cały program, jaki pokazuję, to pokazuję, co my chcemy zrobić, co myśmy zrobili, a to, co przeciwnik chce zrobić i co źle zrobił, niech on sam się tego tłumaczy. Polityka zagraniczna zawsze była ta sama, tak samo jak polityka w większości krajów zachodnich, że ona się nie zmienia. Zawsze się robi, polityka zagraniczna musi być taka, że ma reprezentować cały naród. To musi być dla dobra narodu. Czy Norwegowie, rozmawiasz, obracasz się wśród Norwegów, to czy oni się interesują sytuacją polityczną, będą interesować sytuacją polityczną w Polsce, w naszym kraju? Tak, może nie w taki sposób, jakbyśmy się tego spodziewali, no, ale interesują się.
ta polityka jest na krągu obserwowana. Na co jakiś czas przychodzą jakieś sygnały, może w prasie tego i nie widać za bardzo, ale są takie sygnały, że no, to się stało w Polsce. Może bardziej to są takie rozmowy kuluarowe, co zrobić, jak to wpłynąć, bo widać, że co jakiś czas otrzymuję wiadomość, że rząd norweski no, na przykład zablokował dotacje tak zwaną do Polski, bo miał być sprowadzony przez rząd, a nie przez jakieś tam prywatne, niezależne fundusze. Także to się ciągle pilnuje, obserwuje, jest co jakiś czas sprawozdania. Ja co jakiś czas też zadaję zapytania z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, co ja sądzę o tym, co się dzieje w Polsce. Próbuję im tu wytłumaczyć, jak ja to widzę. Inaczej człowiek to widzi, jak to siedzi z daleka od tych spraw, inaczej widzi do Norwę, który obserwuje to w sensie całkowitym, ale jest sprawa, cały czas jest zainteresowanie Polską i to powiem, że nie wiem, jak było w 70-tych latach, to nie chcę powiedzieć, ale od 84 roku to zainteresowanie Polską jest bardzo duże. To jest robione tak, że Polska to jest jednak sąsiad, może nie najbliższy, ale sąsiad, któremu w żadnym kraju, powiedzmy sobie tak, nie wysłano tyle pomocy do Polski, co w Norwegii. To są utworzone Solidar no, Ulen, gdzie to było stworzenie Związki Pracodawców, Związki Zawodowe, wszystkie partie polityczne, wszystkie jakieś tam organizacje pozarządowe, rządowe, stworzyły jeden taki wielki blok i wspólnie robiły pomoc dla Polski. To szło naprawdę na każdego, jakby się to wyobrażać, na przyczynę mieszkańca, to największe pieniądze polskie są. I to są w dalszym ciągu się dzieje, że Polska to jest jednak kraj zainteresowany, nie? Gdzie się to widzi, nie? No właśnie, wyjechałeś w 84, w 89, 1989 upadł komunizm w Polsce. Czy po tym czasie chciałeś wracać, być może wracałeś do Polski już, żeby tutaj w Polsce zostać na stałe? Jak to wyglądało w twoim przypadku? Znaczy, tak, ja w 89 roku nie mogę pojechać do Polski, bo byłem bezpaństwowcem. Norwegowie mogli pojechać do Polski bez wiz. Polacy mający polskie paszporty mogli pojechać bez... Ja nie mogłem, ja musiałem mieć wizę do Polski. Ale byłem sceptyczny, że w 90 roku, bo ja nie byłem pewny, czy ja mogę tam wjechać i wyjechać. Nie wiem, tak pytam, do 91 roku mam obywatelstwo norweskie, wtedy pojechałem pierwszy raz do Polski. I czy myślałem o powrocie? Jak ja wyjeżdżałem z Polski, wiedziałem, że do Polski nie wrócę. No i ja się ustawiłem, mentalnie ustawiłem się, że ja jednak będę zostałem w tym kraju, będę tu mieszkał. Nie, ja nie powiedziałem, że się wypierę swoich korzeni, no ale to było takie postanowienie życiowe, że ja tu będę stanął już do końca życia, nie? Może nie do końca życia, no bo wolę cieplejsze kraje. Czyli emeryturę chcesz spędzić w jakimś cieplejszym miejscu. Polska jest czasami ciepła, czasami zimna. Gdzie byś wyjechał? Gdzie chciałbyś wyjechać, jeżeli masz takie plany? Ja, czy moim planami kiedyś była Francja, ale dzisiaj myślę albo Włochy, albo Hiszpania. No to tam jest... Coś tam jakiegoś małego chcę coś kupić, tam jakąś małą winnicę. Do tego mnie namówił mój znajomy albo przyjaciel, który w wieku 50 kilku lat sprzedał swoją firmę, dostał sobie pieniędzy, wzięli z żoną, kupili jacht, kupili dookoła świata. Potem przyjechali, no, ja mi powiedziałem do Włoch coś tam posiedzieć, no i nie widziałem go 6 lat, przyjechał po 6 latach, chudszy dużo, opalony, mówi, wiesz co, mówi, teraz ja żyję. Kupili takie niemałe gospodarstwo, 15 hektarów winnic i oliwek i prowadzą, mówi, w życiu tak ciężko nie pracował fizycznie, od rana do późnego wieczoru, ale jest zadowolony, był cały rumiany, mówi, teraz tam wie, że żyje. To tego ci życzę w takim razie, żebyś też tam, jeżeli będziesz chciał kupić winnicę, to żeby to się wszystko udało, czy jakieś gospodarstwo. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Jarosław Soboń, który od 84 roku mieszka w Norwegii. Dzięki wielkie. Dziękuję za rozmowę. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia.